Dzień dobry widzowie, słuchajcie, witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałbym was zaprosić na odcinek i chciałbym wam pokazać nasz nowy domek, nasz nowe mieszkanko, więc zapraszam do oglądania. No i tak, drodzy widzowie, wchodzimy. Wchodzimy po schodach, po klatce. O, no klatkę trzeba będzie odmalować, to wiadomo. No ale dymerydy. Schody się pomaluje, wszystko się zrobi. O, no i wchodzimy. O, ta-da! Tak to wygląda, słuchajcie. Podłoga jest w surowym stanie. O, tu jest przedpokój. Ładny przedpokój, który, no słuchajcie, będą układzione panele. O. To wszystko jest do malowania, słuchajcie. Ja dzisiaj tu przyjechałem specjalnie, żeby zacząć już malować. Alinka została w domu z malutką i będzie zamawiać panele tu. Tu jest tak, tu jest Danusi pokój. O, tu jest jeden. No wiadomo, o, fajny pokoik. O, cykalafon. Duży. Z widokiem na ogród. O, elegancko. Pójdziemy na ogród. Także tak, to jest Danusi pokój. Bardzo duży, przestronny. Całe mieszkanie ma bodajże chyba 80 metrów. Tu jest sypialnia. Słuchajcie, o, tu jest sprzęt, farby, już wszystko. Alinka przywiozła z Sebastianem, bo Sebastian jej pomógł. O. Zobaczcie, o, cykalafon, dosyć też duża sypialnia, elegancka. O. Tu jest taki o, przedpokoik, tu jest jeszcze strych, muszę tam zajrzeć, zobaczyć co tam jest. O. Zobaczcie, tu jest łazieneczka, dosyć mała, ale tak, wszystko co trzeba jest. O, umywaleczka, te drzwi. O, ala prysznic. Tu jakiś kantorek. No, też się odmaluje elegancko. Kontakty jeszcze trzeba wymienić, ale to już kancel zrobi. Jesteśmy dogadani. No i tu jest salon. Potężny, duży salon. Też prawie. O, tu wszystko, słuchajcie, trzeba malować elegancko, silikonem, ładnie wszystko później porobić. No, na pewno będziemy chyba wymieniać te sterlingi, curlingi, gwint, jak to się nazywa fachowo. Widzę, już podłącze zrobili na internet. O, kabel jest, to jest cykalafon. Prosiłem o to, wywiercili, nie zabezpieczyli, tak wszystko na odpiernicz robią. No, ale nic, dobrze jest, o. Widzicie, że jakiś żyrandol się... Pomału, pomału wszystko się zrobi. No i tu jest kuchnia. Tu jest taki spadek. Słuchajcie, też wszystko do wywalenia, do zrobienia po swojemu. Przyszedł, płytki założył, bo przesuwali. Słuchajcie, kto to kładzie? Na 60 było zrobione. Ja przyszliśmy oglądać te mieszkania. Mówię, jak na 60? Ala zwróciła im uwagę. Mówi, no... Na 60 nie bardzo, ani tu nie wstawisz nic, zmywarki, kuchenki, ani nic. Na 80. No to wziął, przesunął, zerwał te płytki, ale słuchajcie, zobaczcie jak on to położył. Na gips, tutaj nie ten, ajaj. Już mógł to zwalić całkiem i to będzie chyba zwalone. Bo te płytki to są tragiczne. O, zobaczcie, to jest kurwa mać. Tu wszystko trzeba... To wszystko trzeba czyścić, robić. No ale się zrobi. Ciasne, ale własne. Nowy piecyk. O, tu gazownia. Wszystko ładnie trzeba porobić. O, tam jest ogród. Okna są zabezpieczone, bo cały budynek jest do malowania. Będą malować w tym tygodniu, w przyszłym tygodniu. O, kontakty. No, to trzeba wszystko powymieniać. To
O, okienko takie małe, fajne w kuchni, jedno, drugie. Jak kuchnia jest oświetlona, to jest super. Tutaj Ala będzie gotować, zmywać wszystko tego i obserwować, co Radziola robi. Przejdziemy zaraz na ogród. O, także tak to wszystko wygląda. Trzeba po... O, czujniki, czujniki. Zobaczcie, słuchajcie, wszystko w 4 lata intensywnej pracy nad sobą, nad związkiem. Alinka, wspaniała kobieta, która widzicie, co do czego doprowadziła, do samych sukcesów. O. No zobaczcie, no elegancko, tutaj się jakąś okleinę da, wiecie, o co chodzi, ale najpierw trzeba sufity walnąć. Ja dzisiaj sufity walnę. Oni, słuchajcie, coś tutaj odmalowali, ja wam powiem. Tu widać, że oni tutaj coś odświeżyli, ale to tylko tak po łebkach, o, drzwi wymienili na pewno, widzę, bo są drzwi wymienione. Tutaj nie wiem, czy nie pójdzie heblarka, trzeba to, wiecie. Ala wygospodarowała mi tu studio, tu będzie studio YouTube, słuchajcie, zobaczcie, o, w tym rogu. W tym rogu będzie studio YouTube, kurczę. Zmieszczę się, co się nie zmieszczy. O, no i tak to wygląda. Tu się jakąś ładną okleinę na to puści. Też te szafy to takie ni w mordę, ni wbite w dechę. O, zobaczcie, taka garderoba. O, dechy na dole, jak kabel przyłączę. Dobrze, bo tu router będzie, tam router będzie, telewizor. Trochę mi nie pasują te szafy tutaj, bo chciałem telewizor powiesić. Przecież ani tu łóżka na bok nie położę. No kurczę. Nie ma co narzekać, wszystko się zrobi. Ja nie narzekam, tylko mówię, drodzy widzowie, jak jest. O. Sika la fon. No i dobrze jest, idziemy zobaczyć na ogród. O. Tu sąsiedzi wszyscy. Niedziela, śpią. O. Widzicie, po schodach. Dobrze, że poręcze są to. O, tu farba już odchodzi, o, widzicie. No wszystko się zrobi, pomału, to trzeba czasu, pieniędzy, a tu sąsiedzi są na dole, jakieś kotki, pieski, nie wiem. O, tu ogródeczek jakiś sąsiadów, a nasz ogród jest tutaj, o. O, zobaczcie, tu jest chodniczek, tu się ładnie wszystko zrobi, o, od tego karmiczka. Aż tam do końca, o, zobaczcie, cały ten kurczę placyk tutaj jest do zagospodarowania. Tu się wszystko, o. Jeszcze, słuchajcie, mówią ludzie, że kto sadzi tuje, jak sąsiedzi chuje. Jeszcze mnie nie znają, jeszcze mnie nie widzieli, a już kurczę, zobaczcie, jakie gałęzie. Ale Radziu to wszystko ładnie przytnie, słuchajcie, ja już mam tu wizję. To ładnie wszystko poprzycinam, to zwiększy też trochę szerokości, to mi kancil zabierze, powiedzieli, że mam zadzwonić, ale tutaj są rzeczy do odzysku, typu grabie, te grabki ja zawinę, odmaluję, już będzie czym zagrabić, taczki już się nie uratuje niestety, ale też już antyk, tu jakiś stelaż jest ze złomu, trzeba, no, tu jakaś budka pewnie stała, pozostałości po budce, ale pokażę wam, o, już tutaj ktoś sobie trawę wyrzuca, kompostownik se kurczę robi, no nie można tak, to wszystko kancel wywali, tutaj co to, pnieniek, to się też wykarczuje elegancko, a zobaczcie, znalazłem ostatnio, jak byłem, starą kosiarkę taką. To już tak, mam komplet, grabki i kosiarkę. O Jezu, jaka ona ciężka. Słuchajcie, ale nie ma... To jest część od czegoś. Ona się, jak się kręciło... No, albo tam są części, albo tam są części. Bóg wie. Zaraz zobaczymy. O. Tu się wszystko ładnie poprzycina. No i chcę wam powiedzieć, że będzie stała chatka puchatka, takie mini Eldorado. To będzie tak od płotu 4 metry i tutaj, no. Tak gdzieś dotąd taką altankę
od słupka tu się trzeba będzie to przyciąć. No na co mi tu tych krzewów tyle? Ale jeszcze jest możliwość dogadania się, słuchajcie, z sąsiadami. I tak nie użytkują. Zobaczcie. Tak, ja sobie tutaj brameczkę bym zrobił, o tu. Ja już planuję, słuchajcie, ja już mam wizję. Ja bym sobie tutaj brameczkę zrobił i tak tam, o takie przęsło by mi tu starczyło. Tak ładnie wykosił, wykarczował, elegancko. Kurniczek se postawił, mały wybieg dla kurek i już jajko swoje jest. O, widzicie, tak będą odmalowywać jak tutaj sąsiadów. Tak, no nasz też czekało, budyneczek elegancko. No i gitara, słuchajcie, i tak to wygląda. O. Dobra, idziemy do góry, słuchajcie. Ja się bierę za robotę i będzie dobrze. Także śledźcie, obserwujcie, komentujcie jakieś pomysły i pomału rado da radę. Słuchajcie, jak się nie da, jak się da. Tymczasem pozdrawiam z ogrodu, trzymajcie się i do usłyszenia.